Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z nas być może po raz pierwszy są w innym miejscu niż Kościół, w którym do tej pory nieustannie się znajdowali. Mam nadzieję, że to nie jest dla was traumatyczne przeżycie, ale powiedzmy sympatyczne chyba. To jest takie najdelikatniejsze określenie. Zacznę jednak od czegoś innego. Tutaj w jakimś momencie Maciek pytał, czy ktoś ma świadectwo. Miałem głowę zajętą czym innym, bo jeszcze miałem, że tak powiem, w kościach podróż z naszymi dzisiejszymi, no powiedzmy, gośćmi jeszcze, prawda? Mówię o Tomku i jego mamie. I muszę oddać naprawdę głęboki pokłon naszemu wojsku, ponieważ dzisiaj żołnierze, jak od 25 lat, jak twierdzili, znieśli Tomka, mieszkają naprzeciwko jednostki wojskowej. Najlepsze jest to, że dzwoni kobieta, która nie jest żołnierzem, i wydaje polecenie oficerowi dyżurnemu. Potrzebujemy. I oficer dyżurny przysyła. No to jest niesamowite, naprawdę. No to chwała Bogu, no, że tak to funkcjonuje. Ale w związku z tym, że miałem pewne świadectwo, więc chcę się nim teraz podzielić. No ja mam zawsze trudny tydzień pracy, więc i tym tygodniu miałem wiele, wiele pracy. Ale któregoś dnia tutaj miałem dłuższy czas modlitwy. Była cisza, był spokój, nikt akurat nie przyszedł. Czasami nie przychodźcie. I miałem więcej czasu na to, żeby sobie z Bogiem porozmawiać. No, dziwna rzecz się stała, ponieważ jak ktoś mnie zna, to wie, że jestem taki dosyć niereformowalny w swoim myśleniu. O, tak to nazwijmy. Bardzo przywiązany do pewnych rzeczy. I wyraźnie Bóg mi położył na sercu, żebyśmy zaczęli się modlić o zupełnie nowe lokum. O budowę czy zakup. Nie mamy ani grosza na to, ale nie szkodzi. Pan Bóg ma. Ale co ważne, żeby tam było miejsce do pracy z dziećmi i do pracy z osobami potrzebującymi, różnymi. Myślę o ludziach niepełnosprawnych, biednych. Trochę mniej myślę o alkoholikach i narkomanach, ponieważ mam bardzo złe doświadczenia z pracy z nimi. Ale przecież jest wiele innych potrzeb, wielu innych ludzi, którzy potrzebują po prostu pomocy. Potrzebują pomocy. Także starsi ludzie, którzy czasami nie mają się gdzie podziać po prostu. Więc zachęcam was, żebyście przynajmniej jedną rzecz zrobili, żebyście zapytali Pana Boga, czy cię pastorowi nie poprzewracało w głowie. A jeśli nie, no to razem ze mną się zacznijcie modlić o to. No i niech Bóg ratuje i zbawia tych, którzy czasami naprawdę nie mają żadnej nadziei. Żadnej. Przyznam, że jak patrzę na Tomka, Tomek, będę cię chwalił. No jest niepełnosprawny, to widać przecież. Ale to jest człowiek, który włada kilkoma językami. No ma dwa fakultety. Przetłumaczył kilka książek. Można żyć? Można żyć. Ale znam ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, są niewierzący. I to jest koszmar. To jest nie do opisania, co ci ludzie przeżywają, jakie cierpienia. Więc Duch Święty w człowieku przynosi naprawdę życie. Prawdziwe życie. I dziękujemy za to Bogu. Dzisiaj chciałbym czytać fragment Ewangelii Jana z 15 rozdziału. I zacznijmy od 12 wersetu, który jest niezwykle pięknym wersetem, ale jest też wersetem, który
stawia przed nami ogromne wyzwanie. Mówiąc przed nami, mam na myśli ludzi, którzy uważają siebie za chrześcijan, za ludzi wierzących. 12 werset brzmi tak oto. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Pomyślmy przez chwilę. Nieważne, jaki jest mój stosunek do Jezusa, ale pomyśl przez chwilę. Jakby wyglądał ten świat, gdyby ludzie to jedno przekazanie Jezusa wypełnili? Jak wyglądałby ten świat? Czy nie byłoby lepiej nam wszystkim? Czy nie żyłoby się nam lepiej wszystkim? Czy nie bylibyśmy szczęśliwszymi ludźmi? Można oczywiście długo jeszcze wymieniać pozytywy takiego właśnie życia. No ale rodzą się pytania. Pierwsze pytanie, dlaczego ludzie tak nie żyją? Drugie pytanie, dlaczego ludzie tak nie chcą żyć? Trzecie pytanie, które jest najrzadziej zadawane, ale jest zadawane, ciągle jeszcze jest zadawane. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Czyli jak to zrobić, żeby się wzajemnie miłować? Jak to zrobić, żeby miłować tak, jak Jezus nas umiłował? Żebyśmy mieli świadomość, o czym rozmawiamy, to najpierw powiedzmy sobie, co to znaczy, że Jezus nas umiłował. Czytając Ewangelię, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że Jezus jest człowiekiem, bo też był w pełni człowiekiem, pełnym miłości. To był człowiek, który pochylał się nad każdą słabością. Widzimy go wiele razy, jak lituje się nad chorymi. To chorymi beznadziejnie. Trąd, choroba nieuleczalna. Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem ludzie, którzy byli niepełnosprawni fizycznie. Nie mogli się poruszać sami. A jednak, kiedy Jezus się pochylał nad nimi, oni powracali do zdrowia. Wreszcie widzimy, jak Jezus lituje się nad ludźmi, którzy już naprawdę fizycznie zmarli. To nie tylko chodzi o Łazarza. Dla Jezusa każde ludzkie życie miało swoją wartość. On chciał być z ludźmi, bo on przyszedł do ludzi i przyszedł dla ludzi. Nigdy nie szukał swojego. Nigdy nie szukał swojego. Miał prawo szukać tego, co jego, ponieważ był Bogiem. Jest Bogiem. Ponieważ był stwórcą wszystkiego i miał prawo oczekiwać, że wszyscy upadną przed nim na kolana. Ale nie dopominał się tego. Dlatego, że on wiedział to, czego wielu ludzi nie wie, a wielu nie chce wiedzieć. A mianowicie to, że człowiek jest całkowicie opanowany przez grzech. Zniszczony grzechem, zniewolony grzechem. Wiele razy prowadzę rozmowy z ludźmi i kiedy przychodzi do momentu, gdy rozmawiamy o grzechu, to ludzie twierdzą, ale my nie grzeszymy przecież. Przecież nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem. To jaki grzech ja popełniłem? Wiecie, na czym, kochani, polega problem? Że my tak głęboko już żyjemy, nie zauważamy. Uważamy go za normę. Nawet dzisiejsza psychologia czy psychiatra mówi, uczy, dobrze jest czasami skłamać. Bo takie zdrowe to jest dla człowieka. No jakim trzeba być głupcem, żeby kogokolwiek uczyć w ten sposób? Kłamstwo nigdy nikomu nie przyniesie zdrowia, nigdy nikomu nie przyniesie wolności. Nigdy nikomu nie przyniesie radości. Jest przekleństwem, które wiąże ludzi, niszczy ludzkie życie. Bo zwykle zaczynamy od małych kłamstewek, a kończy się na wielkich kłamstwach. Sam byłem świadkiem kiedyś w pewnym kraju, jak ojciec namawiał małego syna, nie wiem ile miał lat, 8-10, i poinstruował go, jak podejść do straganu i ukraść owoce. Co oczywiście chłopak zrobił i otrzymał gratulacje od ojca. A więc ojciec nauczył go złodziejstwa.
Ale dla tego ojca to nie było nic złego, to nie był grzech. To była norma. On tak żył i tak żyło wielu ludzi. Prawdopodobnie wyniósł to ze swojego domu. Dla wielu ludzi upijanie się alkoholem nie jest żadnym grzechem. Jest normą. No jak usiąść do stołu ze znajomymi, no nie upić się. No to wstyd. Naprawdę ludzie tak myślą, że to wstyd. I możemy oczywiście mnożyć i mnożyć i mnożyć te przykłady. Jesteśmy zniewoleni grzechem, dlatego nie zauważamy grzechu. Dlaczego Jezus został zabity? Dlatego, że był bez grzechu i tak kłuło to ludzi w oczy, że go po prostu zamordowali. Bo nie byli w stanie wytrzymać blisko człowieka, który nie zgrzeszył, nie popełnił grzechu, któremu niczego nie można było zarzucić. Taki nieswój był, taki inny, taki dziwny. Lepiej się go pozbyć, lepiej go zamordować, bo się nie da tak żyć przecież. Ale Jezus wiedział, po co przyszedł na ten świat. I wiedział, że Jego rola polega na tym, aby złożyć z siebie ofiarę na krzyżu, płacąc za mój grzech, za twój grzech, za grzech każdego z nas. Dlaczego tak to musiało wyglądać? Czemu to nie mogło być na takiej zasadzie, że Bóg po prostu powiedział w niebie, słuchajcie, od dzisiaj dla wszystkich jest luz, wszyscy mają przebaczone. Czy mógł tak zrobić? No Bóg wszystko może, ale wtedy przestałby być Bogiem. Dlatego, że Bóg wyraźnie powiedział, mówi o tym Słowo Boże, że każdy, kto grzeszy, umiera. Grzech równa się śmierć. Nie chodzi tylko o śmierć fizyczną, ale chodzi o śmierć duchową. Jakże niewielu z nas dzisiaj zdaje sobie sprawę z tego, że mają martwe dusze. Tak, ciała umierają, wszystkie ciała umierają. Ale dusze nie muszą być martwe. Mogą być żywe. Pod warunkiem, że przychodzisz przed Boże oblicze, przed krzyż i prosisz, mówiąc, Panie, ja wierzę, że Twoja śmierć zmazała mój grzech. Zlituj się nade mną. I tylko w ten sposób śmierć Jezusa na krzyżu obmywa ludzi z każdego grzechu. Tylko w ten sposób. Nie ma innego sposobu, nie ma hurtowego zbawienia. Nic nie pomoże uprawianie takiej czy innej religii. Nie ma zbawienia w religii, nazwijmy to protestanckiej czy katolickiej. Nie ma zbawienia. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie tylko i wyłącznie w osobie, a nie w religii. W osobie. Więc jeśli nie masz relacji z Jezusem Chrystusem, jeśli nie masz bliskiej relacji z osobą Jezusa Chrystusa, jeśli Jezus Chrystus nic dla ciebie nie znaczy, to nic ci nie pomoże taka czy inna religia. Z jednej strony nie pomoże codzienne czytanie Biblii, nawet na kolanach i nawet na pokruszonych muszelkach, żeby bolało. A z drugiej strony nic ci nie pomoże, kilometrowa pielgrzymka wielodniowa. Nic nie pomoże, bo nie zmieni się nic w życiu człowieka. Bo życie człowieka zmienia się tylko wtedy, kiedy sam Chrystus zmienia życie człowieka. A jak to zrobić? Ano poprosić Go o zbawienie. Poprosić Go o przebaczenie moich grzechów. Chrystus nas tak umiłował, że nie cofnął się przed jakąkolwiek decyzją, która mogłaby nam przynieść życie. Nigdy się nie wycofał z tego. Nawet wtedy, kiedy wisiał na krzyżu, to modlił się o ludzi, którzy tam krzątali się, którzy przybijali jeszcze gwoździe, jeszcze ten krzyż umocowali, żeby stał prosto. Modlił się, mówiąc, Ojcze, nie policz im tego grzechu, bo oni nie wiedzą, co oni robią. Wiecie, co by się stało, gdyby ci ludzie, którzy przybijali Jezusa do krzyża, nagle dowiedzieli się, kim On jest. Oni by padli tam trupem z wrażenia. Oni by nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Chcieliby się zapaść pod ziemię. Ale oni nie byli świadomi, co oni robią. Widzicie, grzech doprowadził do tego, że my jesteśmy absolutnie nieświadomi,
Po pierwsze Boga, po drugie Jego oczekiwań. Po trzecie grzech zasłonił nam całkowicie osobę Boga. Ludzie mają wyobrażenia o Bogu. Jednym z powodów, dla których Izrael został tak, a nie inaczej osądzony przez Boga, było to, że jak Biblia to mówi wprost, że Izraelici wyobrazili sobie o Bogu nieprawdziwe rzeczy. Nieprawdziwe rzeczy sobie wyobrazili o Bogu, ale mieli to już we krwi, można powiedzieć, bo wtedy, kiedy weszli na pustynię i wtedy, kiedy Mojżesz poszedł się modlić, to co oni zrobili? Zrobili sobie po prostu figurkę. Zrobili sobie ze złota cielca. I zaczęli się modlić do tego cielca, mówiąc, że to jest ten Bóg, który ich wyprowadził z ziemi obiecanej. Przepraszam, z ziemi egipskiej. Czy Bóg wygląda jak ciele? Czy Bóg jest ze złota? Biblia mówi wyraźnie, że Bóg jest duchem. I jako duch chce mieć z każdym z nas bliską relację, bliską społeczność. Chce mówić do nas. Chce nam objawiać miłość. Chce nam dawać miłość. Ale chce też odbierać naszą miłość. I wtedy, kiedy ma tę bliską relację z nami, to wtedy my zaczynamy stawać się zupełnie innymi ludźmi. Następuje zmiana, całkowita zamiana. Nie ma już starego człowieka. Stary człowiek umiera wtedy, pojawia się zupełnie nowy człowiek. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Tak powiada nasz Zbawiciel. Czy on kiedykolwiek pozostał tylko teoretykiem? Nie, on oddał swoje życie. Czy mamy przyjaciół? Ma ktoś przyjaciela? No i ręka do góry. O, jak niewielu ludzi ma przyjaciół. Może się nie chcą przyznać inni. Ale teraz drugie pytanie. Czy oddałbyś życie za swojego przyjaciela? No i widzicie, i tu się pojawia pewien problem. No przyjaciel przyjacielem, ale życie życiem, nie? Ale w takim razie musisz sobie zadać inne pytanie jeszcze. Jak to jest, że miłujesz swojego przyjaciela? To na czym polega ta miłość? Na tym, że sobie fajnie przy kawie posiedzicie? Na tym, że sobie pożartujecie, poczytacie nowinki w gazecie, zjecie razem ciastko, a nawet pójdziecie w góry, bo u nas w Bielsku się w góry chodzi. Na północy się idzie nad morze. Na czym polega ta miłość do przyjaciela? Co byśmy powiedzieli o Jezusie, gdyby On przyszedł, opowiedział nam, jak bardzo nas kocha i zniknął nagle, jak we mgle, wyparował. Czy ktoś by to potraktował poważnie? No nie, wiemy, że nie. On pokazał praktyczny sposób, co oznacza miłość. I jeżeli my chcemy się uczyć miłości, to musimy się uczyć od Niego. Od Niego. To jest całkowita rezygnacja z siebie. To jest może taki poboczny temat, ale wspomnieć mogę. W naszym kraju 50% małżeństw, taki jest wskaźnik, rozwodzi się. Chrześcijański kraj. Pytanie jest, dlaczego? Ja rozmawiam z małżeństwami, lubię z nimi rozmawiać, pracuję często z nimi, także z tymi, którzy się rozchodzą. No i zwykle jest, a bo my się nie dogadujemy. Ludzie. To ja się mogę nie dogadać z moim psem czy z kotem i to się zdarza, ale z małżonkiem się nie dogadać? Albo mamy różne charaktery. No to dobrze, że macie różne charaktery, bo jeśli byli tacy sami, to byłoby straszne. Nie do wytrzymania w ogóle. To co bym popatrzył na żonę, to bym pomyślał, nie, no ja taki jestem, tragedia. Gdyby ci ludzie, ten mąż, ta żona, byli gotowi umrzeć
dla swojego męża i żony, czyli dla swojego przyjaciela i swojej przyjaciółki. Nic by im nie groziło. Nigdy nie doszłoby do rozwodu. Chcesz mnie nienawidzieć, to mnie nienawidź. I tak się będę kochać. Co zrobić taki delikwent wtedy? Jest rozbrojony całkowicie. Nic nie może zrobić. Kiedy mówimy o miłości, to mówimy o czymś takim. Jest takie piękne greckie słowo, no wiem, że zbór nasz zna to słowo, ale nie wszyscy go znają. To piękne słowo greckie agapi. Czasami słyszymy go w wersji agape, a to jest ta wersja greki, która jest greką biblijną, starą. Dzisiaj Grecy mówią właśnie agapi. Co to jest za miłość? To jest taki rodzaj miłości, kiedy człowiek oddaje siebie całkowicie do dyspozycji innych, niczego w zamian nie oczekując. Czy ktoś tak może kochać? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak kochać? Nie jest to możliwe. To, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, jak to może stać się możliwym. Jest tylko jeden sposób na to. Kiedy rzeczywiście Jezus Chrystus dotknie życia człowieka. Wtedy wiecie, co się dzieje, kochani? Część ludzi to wie. Ludzie rodzą się na nowo, stają się nowymi ludźmi. Stary człowiek umiera. Powstaje do życia nowy człowiek, zupełnie nowy człowiek. I ten nowy człowiek żyje w taki sposób, w jaki żył, służył Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Nie mówię o żadnej teorii, ale mówię o praktyce. Znam mnóstwo takich ludzi, mnóstwo może dużo powiedziane, ale dużo takich ludzi, którzy narodzili się na nowo i całkowicie zmienili swoje życie. A w zasadzie ich życie uległo całkowitej przemianie, bo tak należałoby to określić. To dzieje się właśnie przez Jezusa Chrystusa. To dzieje się z powodu mocy, jaką Jezus Chrystus daje człowiekowi, aby ten człowiek mógł żyć innym życiem. To jest możliwe. To dzieje się naprawdę. Co to są za ludzie? Ci, którzy narodzili się na nowo. Co to za ludzie są? To są właśnie uczniowie Jezusa. To są prawdziwi chrześcijanie. I teraz wróćmy do tego, co mówili na początku. Religia nie zbawia. Czy to protestancka, czy to katolicka, czy to prawosławna, dodajmy jeszcze. Żadna z tych religii nie zbawi nigdy i nikogo. Zresztą, jeżeli chcielibyśmy się przekonać, czy tak jest, to warto wdać się w teologię tych kościołów i usłyszeć, że w żadnym wypadku, jeżeli ktoś tylko uprawia religię, nie jest pewien tego, co z nim się stanie po śmierci. Koniec. To nie są moje nauki, to nie są moje słowa. Wszystko jest do weryfikacji, wszystko jest do sprawdzenia w odpowiednich dokumentach. Czy Jezus przyszedł po to, żebyśmy żyli i nie wiedzieli, co się z nami stanie? To na tym polega miłość? Co to za miłość, która niczego nam nie jest w stanie ofiarować, niczego nie jest w stanie nam dać? Co to za miłość, która nie jest w stanie w żaden sposób wpłynąć na życie nasze, na naszą przyszłość, na naszą wieczność? To nie jest miłość. Nie możemy tego traktować jak miłość, bo to nie może być miłość. On naprawdę nas kupił, a właściwie odkupił dla siebie, płacąc własną krwią. Własną krwią. I my do Niego należymy. My jesteśmy Jego własnością, jeżeli uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Moje osobiste grzechy. Jesteśmy wtedy Jego własnością i On się o nas troszczy. On o nas dba. 14 werset mówi: jesteście przyjaciółmi moimi, o ile czynić będziecie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego.
Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czy wiemy, czego Bóg od nas chce? Czy wiemy, co Bóg robi na tym świecie? Jeżeli nie umiemy sobie na to pytanie odpowiedzieć, to dlaczego? Może ktoś powie, no ale kto to może wiedzieć? Kto to może wiedzieć? No wystarczy, że weźmiemy do ręki to. To jest Biblia. I chcę jasno powiedzieć, że nie ma Biblii protestanckiej, prawosławnej i katolickiej. Biblia jest jedna. Jest taka sama. Tłumaczenia oczywiście są różne i całe szczęście są różne, ponieważ to tylko ubogaca tłumaczenia, wszystkie tłumaczenia na język polski. I one się niczym nie różnią. Językiem się różnią, bo są stare, nowe, poprawiane i tak dalej. Ale jeśli ktoś chce wiedzieć, jak to było napisane naprawdę, wystarczy się greki nauczyć i poczytać sobie to w Grece. I wtedy wszystko jest jasne. I okaże się, że nie ma różnicy pomiędzy tym, co w Grece, a tym, co w języku polskim. Za wyjątkiem tych fragmentów, których się nie da przetłumaczyć na język polski, tu mamy pewien problem i musimy po prostu używać innych sformułowań. A dlaczego nie wiem, co Bóg robi, czy chce zrobić w moim życiu? Dlaczego nie wiem, czego Bóg ode mnie chce? Dlatego, że nie czytam Słowa Bożego. Dlatego nie wiem. To jest jedyny powód, dla którego ludzie nie wiedzą. Bo Bóg niczego nie ukrył przed nami. Zobaczcie, że Jezus powiedział, że On nie nazywa tych, którzy są Jego przyjaciółmi, nie nazywa ich sługami. Ponieważ sługa rzeczywiście nie wie, co robi Pan Jego. Bo sługa nie jest po to, żeby Pan mu się tłumaczył. Ale Jezus mówi, wy nie jesteście już tylko moimi sługami, wy jesteście moimi przyjaciółmi. I ja wam, swoim przyjaciołom, mówię wszystko to, co usłyszałem od Ojca. A więc wszystko, co mój Ojciec powiedział, to ja wam to przekazuję. Chcecie wiedzieć, co Bóg mówi? Chcecie wiedzieć, czego Bóg uczy? Słuchajcie Jezusa, a będziecie wiedzieli. I wreszcie werset, który będzie kończył nasze rozważania. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Zwróciliście uwagę, jakie to sformułowanie jest ciekawe? Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Przez te 30 lat mojej służby nieraz słyszałem ludzi, którzy mówili, ale ja się nie dam w żaden sposób namówić, żeby być z Jezusem. Ja mam swoje przekonania. Czasami ludzie mówią, ja mam swoją religię. Bardzo dobrze. Ponieważ to nie polega na tym, że ktoś ciebie ma przekonać. Jak cię Jezus nie wybrał, jak cię Jezus nie dotknął, jak cię Jezus nie powołał, to choćbyś na głowie stanął. Nic się nie zmieni w twoim życiu. Musimy zrozumieć, że mamy do czynienia z władcą wszechświata, który decyduje sam, że z tym chce mieć społeczność, a z którymś nie chce mieć. To jest jego wola. Może możemy jej nie rozumieć, możemy się z tą wolą nie zgadzać, ale to nic nie zmienia. Bóg jest suwerenny w swoich decyzjach. Ale jeżeli słyszysz Boży głos, jeżeli słyszysz, że Bóg do ciebie mówi, a lekceważysz to, no to jest to bardzo ryzykowne działanie, ponieważ zanim Bóg do ciebie zaczął mówić, to posłał swojego Syna na krzyż. Jego krew lała się na krzyżu. Krew Syna Bożego. Po to, żeby Bóg mógł do ciebie mówić, bo tylko w tej sytuacji jesteś w stanie słyszeć. Bo tak to by Bóg cię mógł tylko wezwać na sąd. I niektórzy usłyszą Jego głos, ale tylko na dzień sądu. Dalej Jezus mówi, że was nie tylko wybrałem, ale was przeznaczyłem. Przeznaczyłem. Do tego, żebyście szli i owoc wydawali. I żeby wasz owoc był trwały. No i teraz mamy pewien problem. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Ktoś, kto żyje w bliskiej społeczności ze swoim Zbawicielem. Ktoś, kto żyje bardzo blisko Jezusa. Ktoś, kto jak Paweł
może powiedzieć, ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus, to jest osoba, która może zawołać do swojego Boga w każdej sprawie i Bóg w każdej sprawie daje jej to, o co prosi. Ja nie wiem, jak jest w waszych Bibliach zapisane, ale w mojej tak jest. W mojej tak jest. Czy to oznacza, że modlitwy, które zanosimy do Boga, a nie są wysłuchiwane, nie dochodzą przed Boże oblicze? Zacznijmy od tego, czy jesteśmy uczniami Jezusa. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa, to mamy jedną rzecz, że tak powiem, załatwioną. Mamy społeczność z naszym Bogiem i rozumiemy Go. Ale dalej. Chciałem wam przeczytać o wysłuchanej modlitwie. Biblia mówi o wysłuchanej modlitwie. Psalm 43, werset 3. Ześlij światło i prawdę swoją, modli się psalmista. Niech mnie poprowadzą. Niech mnie wprowadzą na górę Twą świętą i do przybytków Twoich. Takie było wołanie psalmisty. Ześlij światło i prawdę swoją. I Bóg odpowiada, mówiąc tak. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Bóg zesłał prawdę. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Bóg zesłał światłość. Psalmista modlił się o światłość i prawdę. Bóg odpowiedział. Ale wiecie, ile minęło czasu? 10 wieków. 10 wieków minęło, kiedy Bóg odpowiedział na modlitwę. Co to oznacza? To oznacza, że Bóg jest suwerenny w tym, co daje, kiedy daje i jak daje. Jeśli On jest naszym dobrym Ojcem, to my wiemy, że On pragnie, abyśmy się o pewne rzeczy modlili. I wtedy należy to robić. Należy to robić. Nigdy nie można modlić się, wierząc tylko, że właściwie wierzymy. To nie jest właściwe. Nasz Bóg jest Bogiem, któremu warto ufać, warto się oddać, warto się powierzyć. Jeżeli On pewne rzeczy oznajmił w sposób jasny i prosty, czyli że na przykład na krzyż zostały zaniesione wszystkie nasze choroby, to mamy prawo się modlić o to, żeby Bóg zabrał nasze choroby również. Prawo mamy takie. Bo modlimy się zgodnie z tym, jak uczy nas Słowo Boże. Drodzy kochani zborownicy i przyjaciele, kończąc, chciałbym, żebyśmy zapamiętali sobie chociaż jedną rzecz z tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. O tym, że mamy do czynienia z Bogiem niezwykłej miłości. Z Bogiem, który naprawdę nas miłuje. I On nie tylko mówi o tej miłości, ale On ją praktykuje do tego stopnia, że zgodził się z miłości do nas umrzeć na krzyżu, płacąc za każdy mój i Twój grzech. Ale co z tym Ty zrobisz, to naprawdę należy tylko do Ciebie. Nie ma hurtowego zbawienia, nie ma hurtowego ratunku. Musisz osobiście zwrócić się do Jezusa Chrystusa, wyznając swoje grzechy i prosząc Go o to, aby On zbawił Cię, uratował Cię i dał Ci nowe życie, zupełnie nowe życie. A co to jest to nowe życie? Ano to jest tak nowe, że nie wiesz, jakie ono jest. My wszyscy, którzy żyjemy nowym życiem, każdego dnia jesteśmy zadziwiani. Ponieważ nowe oznacza, że takiego nie ma na świecie. To jest prost z nieba.
I ponieważ jest wprost z nieba, to każdego dnia objawia się nam Boża łaska na nowo. Nowe rzeczy przychodzą. Nowe zrozumienie przychodzi. Nowe siły przychodzą. Nowe zwycięstwa przychodzą. Bóg robi, co chce. I chwała Mu za to. Amen. Amen.